Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, to popołudnie chcemy spędzić na naszej oracjo i kontemplacjo. Przygotujmy się do tego bardzo ważnego czasu w życiu Kościoła i w naszym osobistym życiu, dzieci Kościoła. Panie Jezu, który opowiadasz nam przypowieść o dobrym Samarytaninie, rozpoznajemy w nim Ciebie samego. Dziękujemy Ci za Twoje serce pełne miłosierdzia, za to, że codziennie opatrujesz nas winem i oliwą swojego słowa, za to, że swoim słowem leczysz nasze rany, podnosisz nas, gdy upadamy. Koisz nasze serca, gdy czujemy się krzywdzeni, ale i upominasz nas, byśmy miłość czynili innym. Przygotuj nasze serca do tej modlitwy, która rodzi się ze spotkania z Twoim Słowem. Przygotuj nasze serca do kontemplacji Twojego oblicza pełnego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, chciałbym Wam zaproponować, byśmy ten czas oracjo, a potem kontemplacjo spędzili z tym pytaniem, które uczony w piśmie, znawca prawa, zadał Jezusowi. Kto jest moim bliźnim? Chciałbym Was zaprosić, abyśmy przemodlili dzisiaj to popołudnie, które przed nami, nasze relacje z bliskimi i z tymi, których mniej znamy albo których także trudno nam kochać. Najpierw chciałbym wrócić do przykazania miłości Boga i bliźniego. Ten uczony w piśmie to my sami. My też przecież często otwieramy Biblię, czytamy święty tekst, w którym znajdujemy Słowo Boga. I Biblia, można by rzec, od pierwszej do ostatniej stronicy uczy nas przykazania miłości Boga i bliźniego. To przykazanie słyszymy jako obowiązek, słusznie. To przykazanie słyszymy jako normę, jako nowe prawo, słusznie. Ale warto pamiętać, że zanim te słowa stały się wypisane na tablicach prawa, już wcześniej były wypisane w naszych sercach, w naszej naturze ludzkiej. To znaczy, że zanim stały się przykazaniem, już w nas żyły. Bóg nas takimi stworzył. Do miłości. By kochać i by być kochanym. To bardzo piękna wiadomość. Może zupełnie zmieniać perspektywę naszego życia. Ale spróbujmy także usłyszeć to przykazanie: będziesz miłował, jako obietnicę, że jeśli uchwycimy się Jego słowa, otworzymy się na to słowo z dzisiejszej Ewangelii, na każde słowo, którym Bóg nas co dnia karmi, będę kiedyś miłował tak, jak za tym tęsknię całą moją naturą. Będę kiedyś już w wieczności miłował w pełni. Jedno jest ważne, bym otworzył moje serce na tego, który mówi do mnie z miłością i do tej miłości mnie wychowuje. Tak jak kształtował serce tego uczonego w piśmie, który przyszedł do niego i w sposób podstępny zaczął rozmawiać z Jezusem. A na końcu tego spotkania jest już innym człowiekiem. Będziesz miłował jest także obietnicą, a Bóg spełnia to, co obiecuje. Otwierajmy się na Jego Słowo pełne obietnicy.
A potem cztery razy pojawia się w tym przykazaniu miłości Boga i bliźniego, w tym pierwszym części najpierw, w drugiej pośrednio, słowo całym, całą. Miłość Boga, która rozlana została w naszych sercach przez Ducha Świętego, list do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset, jest miłością całkowitą. Bóg nas stworzył do miłości całkowitej. On jest miłością czystą. To oznacza miłość całkowita, niepodzielna. Cały się nam daje, cały się nam wydaje. Codziennie w Eucharystii biorę do ręki chleb, który cudownie Bóg mocą swoich słów, które ja wypowiadam, przemienia w swoje ciało. I mówi, to jest moje ciało za was wydane, krew za was przelana. Miłość Boga jest miłością całkowitą. I my także tęsknimy za taką miłością. Jednym ze źródeł naszych niepokojów i egzystencjalnego cierpienia jest połowiczność. Bo wszelka połowiczność jest kontra natura, jest przeciw naszej naturze. Bóg nas stworzył do miłości całkowitej i dlatego niespokojne jest moje serce. Dopóki nie spocznie w Bogu, powiedział święty Augustyn, ale to oznacza także, dopóki nie będę miłował całym sobą tak, jak On mnie miłuje. To, co dotyczy Boga, dotyczy także drugiego człowieka. Miłość Boga jest pierwsza, to znaczy Bóg przypomina o porządku, jaki panuje w miłości. Pierwsze jest źródło. Z Niego wypływa cała zdolność miłowania innych i siebie samego. I myśląc o tym, chcielibyśmy teraz wrócić do przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. Otóż Jezus tą przypowieścią jakby rozświetla nam głębie, znaczenie, treść przykazania miłości Boga i bliźniego. Wróćmy więc w tym przykazaniu miłości do drugiej części tego przykazania, do pytania, kto jest moim bliźnim? Jezus zaskakuje w odpowiedzi. Bo odpowiedź Jezusa jest pewien człowiek. Zatrzymajmy się najpierw na określeniu bliźni. Bliźni w języku polskim ma bardzo ciekawe konotacje treściowe. Bliźni to ktoś bliski, to niemal bliźniak, tak bliski. Ktoś podobny do mnie, ktoś, kto do mnie należy, w sensie także odpowiedzialności za Niego. Ale drodzy, pomyślmy o tym, że drugi człowiek staje się moim bliźnim wcale nie na podstawie mojego wyboru, ale na podstawie tego faktu, że pojawia się na mojej drodze. Powiedziałbym, ktoś staje się moim bliźnim na podstawie tego, że jest mi podarowany, jest mi dany. I to jest człowiek, używając języka Jezusa z przypowieści, człowiek napotkany przy drodze. Pomyślmy, że nasza historia życia jest jak droga i na niej od początku Bóg stawia ludzi, tych bardzo bliskich i tych dalszych. Czy kiedykolwiek myśleliśmy o tym, że to nie ja wybrałem sobie bliźnich. Oni po prostu są. Pojawiają się na mojej drodze. Nikt z nas nie wybrał sobie nawet tak bliskich osób jak rodzice. Pojawili się na naszej drodze. Nikt z nas nie wybrał sobie rodzeństwa. Nie wybieram tych, których spotykam na drodze. Pojawiają się jako dar. Świadomie używam tego słowa, chociaż być może w niektórych z nas od razu budzi pewien rozdźwięk,
a może nawet ból, powątpiewanie. Bo przecież czasami stają na naszej drodze trudni ludzie. Ludzie, co do których mamy bolesne wspomnienia. Czasami, powiedziałbym, stają na naszej drodze ludzie, którzy, będę jednak cały czas optował za tym słowem, którzy są trudnym darem. Na naszej drodze bowiem stają ludzie poranieni. Tak jak i my jesteśmy poranieni. Otóż chciałbym zwrócić waszą uwagę na tych bohaterów z przypowieści Jezusa, którzy są na drugim planie i śmiem twierdzić, najmniej na nich zwracamy uwagę, kiedy słuchamy tej przypowieści. Chodzi mi mianowicie o tych zbójców, którzy pobili tego biednego człowieka. Nie tylko obdarli, obrabowali, jak się domyślamy, zabrali mu wszystko, ale jeszcze zostawili na wpół umarłego. Ile w tym krzywdy, ile w tym brutalności, ile w tym agresji, złości. Jakie to okrutne, tak postąpić z drugim człowiekiem. Ale postawmy sobie pytanie, jak bardzo musieli być oni sami poranieni, skoro tak bardzo ranili innych. W tym pytaniu nie ma krzty usprawiedliwiania ich czynu. Jest próba zrozumienia całego dramatu ich życia i ich postępowania. I to może nam pomóc nieraz inaczej popatrzeć na tych, którzy także w naszym życiu nas poranili. Nie po to, by mówiąc w ten sposób usprawiedliwiać to, co uczynili. Nikt z nas nie może usprawiedliwić żadnej krzywdy. Tylko Jezus, który wziął wszelkie krzywdy na siebie i nas usprawiedliwił przed Ojcem. A więc bliźnim na mojej drodze niejednokrotnie jest ten, który został głęboko poraniony. I teraz, kiedy doświadczam świadomości moich zranień i jak bardzo ja zostałem przez tę czy inną osobę zraniony, zraniona, być może takie wspomnienia nam teraz przychodzą do naszej głowy, do naszego serca, to mogę zapytać siebie tak retorycznie, jak bardzo musieli być poranieni ci, którzy tak bardzo poranili mnie. Czy ja to widzę i słyszę w całym moim doświadczeniu? I dopiero teraz chciejmy popatrzeć na tego bliźniego, który leży na drodze. Już wiemy, Tis, pewien człowiek. Moim bliźnim jest ten, który leży na drodze i mnie potrzebuje. Innym razem to ja jestem owym potrzebującym i podchodzi do mnie pewien człowiek, Tis, jak ten Samarytanin, pewien Samarytanin, by się pochylić nade mną. Jesteśmy w jednej i drugiej sytuacji w naszym życiu. Otóż patrząc na bliźniego leżącego na drodze, popatrzmy na naszą historię życia. Popatrzmy na tych, którzy są z nami związani od dzieciństwa aż do dnia dzisiejszego. Przywołajmy osoby, które odegrały w naszym życiu ważną rolę, zostawiły w nas jakiś głęboki ślad. Przywołajmy ich teraz na naszej modlitwie, przed Jezusem, przed Bogiem. Zobaczmy najpierw tych, którzy okazali się dla nas dobrym Samarytaninem. Kto to był? Zobaczmy ich twarze. Spróbujmy przywołać ich czyny,
ich słowa. Przywołajmy ich przed Bogiem z wdzięcznością. Zobaczmy, jak troszczyli się o nas, jak w konkretnych sytuacjach się nami zajmowali, jak się do nas zbliżali, jak ofiarowali nam czas, jak współodczuwali z nami, jak nam pomagali. Jak do końca, być może nawet narażając własne życie, czuwali nad nami, jak ten Samarytanin. Czy kiedykolwiek wyraziłem wdzięczność wobec tych osób, noszę w sobie ślady ich dobroci. A dobroć jest wieczna, bo dobroć jest postacią miłości, a miłość jest wieczna. Każde dobro uczynione wobec mnie pozostaje we mnie, jest śladem niezatartym. Miłość jest taka, noszę w sobie dobro drugich ludzi. Noszę w sobie to współodczucie, tą troskliwość, tą empatię, którą inni mnie obdarowywali. Być może mam tego świadomość, że przejąłem od innych te cechy piękne i ja także dzisiaj w życiu moim z nich korzystam. Spróbujmy wyrazić wdzięczność za nich, tak gorąco się pomodlić, mając ich przed oczyma, stanąć z nimi przed Bogiem, wyrazić swoją wdzięczność, swoją radość. I pomódlmy się także za nich. Ale potem zobaczmy te sytuacje, w których, mówiąc obrazowo, leżeliśmy na drodze, byliśmy potrzebującymi, a drugi nie okazał się dla nas Samarytaninem. Przywołajmy tę sytuację, wiem, że to jest trudne, ale czasami trzeba, by Bóg swoim słowem mógł oczyścić nasze rany. Ten ból, który płynie z tych ran, to może być ból gniewu, ból złości, ból rozczarowania, ból lęku. Stańmy przed Panem z tą naszą otwartą raną. Raną braku miłości. I zobaczmy tych, którzy nas zranili w naszym życiu. Brakiem miłości. Odepchnęli. Byli obojętni. Nieobecni. Nie wczuwali się w naszą sytuację. Nie pytali o nasz los. Być może to był nawet ktoś z bliskich. Przywołajmy tych, którzy zachowali się w naszym życiu jak kapłan i lewita. Zobaczmy osoby, na widok których rodzi się we mnie ciągle spontanicznie żal. Tyle lat minęło, a ten żal we mnie żyje. Może nawet rozgoryczenie. Może ten żal już zamienił się w rozżalenie, w gniew, w gniewliwość. Chcemy nazwać po imieniu to, czym nas zraniły te osoby. Czym mnie zraniły? Co mnie jeszcze dzisiaj tak bardzo boli? I czy rozmawiałem kiedyś z nimi na ten temat? To trzeba rozeznać. Czasami ja nie jestem gotowy do takiej rozmowy, a czasami rozeznanie, że jestem gotowy, ale druga strona nie jest gotowa. Ale czy rozmawiałem o tym z Bogiem? Czy otwarłem przed Nim tę ranę? Czy wylałem przed Nim ten ból? Ktoś by powiedział, ale po co to? Po co rozgrzebywać to, co już było? Te rany? Nie po to, aby ciągle się nimi zajmować, ale po to, by Jezus się mógł nimi zająć. Istnieje taki znak, który mówi, że ta rana została uleczona. Bardzo ważny znak, ważne kryterium. Wolność, wewnętrzna wolność. Ta wolność nie pozbawia mnie pamięci o tym, co się wydarzyło, ale pamięć o tym, co się wydarzyło w moim życiu jest uzdrowiona. To znaczy, boli mnie, ale mi nie przeszkadza żyć. Nie zaburza moich relacji. Nie zaburza moich relacji w bliskości, otwieraniu się na innych. Jeśli ta rana ciągle mnie straszy, przeszkadza mi żyć, kusi do ucieczek, do gniewliwości. Czuję, że ciągle we mnie ropieje. Być może to ten moment, w którym pozwolę Jezusowi pochylić się,
by mógł winem i oliwą swojej miłości, swojego słowa, zalać te rany, leczyć je. A potem spróbujmy odwrócić perspektywę. Zwróćmy uwagę na sytuację tego człowieka pobitego, którym był ktoś żyjący obok mnie. Być może ktoś mi bardzo bliski, ktoś z mojej rodziny, z moich przyjaciół, znajomych. Ktoś, wobec którego ja okazałem się Samarytaninem. Zobaczmy, ile, być może to zabrzmi paradoksalnie, ile ci potrzebujący wyzwolili w nas miłości. Ile służąc im otrzymaliśmy od nich. Być może także w tych dniach wielu lekarzy, pielęgniarek, ratowników, pielęgniarzy, którzy trudzą się przy chorych, przy tych, którzy cierpią z powodu zarazy istniejącej obecnie, ale także przy wielu innych chorych, nie zapominajmy o nich, którzy cierpią być może od tygodni, miesięcy w szpitalach i widząc ich cierpienie i ile miłości ci cierpiący w nich wyzwalają, zaczynają rozumieć, ile im zawdzięczają, ile dobra w nas wyzwalają inni ludzie. Być może dzięki nim uwierzyliśmy, że jesteśmy dobrzy, że stać nas na dobro, że potrafimy być dobrzy. W nas jest dobroć, w każdym z nas Bóg ją zasiał. Jesteśmy zdolni do dobra. Ale popatrzmy także na tych, wobec których my nie okazaliśmy się Samarytaninem. To może być także trudne dla nas. Być może do dzisiaj nas to żenuje. Zabrakło nam miłości, empatii, współodczuwania, bliskości, czasu dla nich. Spróbujmy stanąć także wobec tych sytuacji, bo każda nieokazana miłość potrzebującemu rani także nas. To nieokazanie miłości także rani nas. Tak jak rany brak miłości pozostawił w kapłanie i w lewicie. Chcemy stanąć z Bogiem, przed Bogiem, z tymi osobami. Za co chciałbym dzisiaj ich przeprosić? Czym czuję ciągle poczucie winy z powodu nieokazanej miłości, a może krzywdy wyrządzonej? Chciejmy o tym Jemu powiedzieć. Istnieje bowiem w nas taka rana z powodu nieokazanej miłości, która nieraz goi się najdłużej. To jest rana z powodu braku przebaczenia sobie. Oni już nam przebaczyli. Często tak bywa. Bóg nam przebaczył. Oni nam przebaczyli. W spowiedzi usłyszeliśmy, że Bóg powiedział: idź, przebaczam ci. A my często nie potrafimy sobie wybaczyć tych sytuacji. Brak wybaczenia sobie pogłębia ranę. Prośmy Jezusa, aby również tę ranę, jeśli taka we mnie jest, zalał winem i oliwą swojej miłości. Drodzy, tutaj chcę dotknąć tego, co jest niezwykle delikatne w ludzkich relacjach i co może powodować głębokie rany. Otóż zwróćmy uwagę na sytuację człowieka pobitego na drodze, i przypomnijmy sobie nasze sytuacje słabości, kiedy byliśmy w gorszej sytuacji, może bezradni, niezdolni pomóc sobie, skazani na innych całkowicie. Otóż dotykam bardzo
ważnej kwestii. Mianowicie zobaczmy, jak słabym człowiekiem można manipulować. Kiedy w miłości nie kierujemy się bezinteresownością, wolnością, albo kiedy w relacji do drugiego człowieka kierujemy się jedynie naszymi potrzebami i zamieniamy drugiego człowieka w przedmiot zaspokojenia naszych potrzeb. Zobaczmy, w jaki sposób my byliśmy manipulowani przez innych, którzy wykorzystywali naszą pozycję człowieka słabszego. Zamiast widzieć w nas potrzebującego, widzieli słabego, który nie ma głosu, z którym można zrobić wszystko, zostawić na drodze, odepchnąć, potraktować z pogardą. Drodzy, manipulacje mogą być bardzo subtelne, innym razem ordynarne, bez maskowania się, ale i w jednym, i w drugim przypadku są zawsze rodzajem przemocy. Zobaczmy, jak inni manipulowali naszą wolnością, naszą nieświadomością, naszym lękiem, być może poczuciem zagrożenia, poczuciem winy, naszą kruchą emocjonalnością, jak wykorzystywali naszą kruchość, naszą bezradność, lękliwość, niewiedzę. Drodzy, manipulacja drugim człowiekiem jest zawsze żerowaniem na jego aktualnej słabości, na jego biedzie, na jego nieporadności. Są różne formy manipulacji, przemocy. Mama może manipulować dzieckiem. Tata może manipulować dzieckiem. Żona mężem, mąż żoną. Wychowanek wychowankiem może manipulować. Lekarz może manipulować pacjentem. Przełożony podwładnym, ksiądz może manipulować penitentem. Bardzo częstymi ofiarami manipulacji są dzieci. Oni są szczególnie bezbronni. Otóż zobaczmy, jak bolą nas manipulacje. Bolą, ponieważ uderzają zawsze w wolność, uderzają w godność, w potrzebę miłości bezinteresownej. Prośmy, abyśmy uświadamiając sobie te bolesne sytuacje w naszym życiu, w których my byliśmy manipulowani przez innych, prośmy o łaskę przebaczenia im. Tylko Jezus może uzdolnić nas, ten miłosierny, do miłosierdzia z naszej strony wobec nich. Ale także z odwagą pomyślmy o tych sytuacjach, w których my manipulowaliśmy innymi. W jaki sposób ich wykorzystywaliśmy, ich pozycje słabsze, ich niewiedzę. Kto to był? Czy jest ktoś w moim życiu, kim dzisiaj manipuluję? Uderzam w godność, w wolność tych osób. Drodzy, mówiąc o relacjach, które chcemy szczerze przemodlić w naszej oracji, niech to będzie także czas dyskrecji, czas rozeznawania, naszej zdolności do miłowania, do przyjmowania miłości, do przebaczenia, także do przyznawania się do naszej biedy, niezdolności do miłowania. Chcemy jeszcze na końcu skupić się na kapłanie i lewicie z jednego bardzo ważnego powodu. To ci, którzy przeszli na drugą stronę, kiedy zobaczyli człowieka leżącego na wpół umarłego. Zauważmy, jak Jezus eksponuje ten fakt, akcentuje wręcz ten obraz ludzi tak obojętnych. Otóż obojętność wobec miłości bliźniego wydaje się nam szczególnie drastyczna właśnie w wydaniu kapłana i lewity, którzy są sługami świątyni Jahwe. I na podstawie tego obrazu widzimy wyraźnie, jak karykaturalna staje się służba Bogu, miłość Boga, nawet realizowana w wiernym wypełnianiu posług w świątyni, na co dzień, w praktykach,
jak karykaturalna się staje, jeśli nie jest poparta miłością bliźniego. Jezus uświadamia mi, że miłość Boga, która nie sprawdza się w konkretnej miłości bliźniego, wobec bliźniego, taka miłość jest niezdrowa. Jest fałszywa wręcz. Drodzy, nasza formalna relacja z Bogiem odbijać się będzie w naszych formalnych relacjach z bliźnimi. I prośmy, aby Bóg nam ukazał ten ścisły związek między miłością Boga i miłością bliźniego. Bo miłość bliźniego powie nam wiele o naszej autentycznej miłości do Boga. A jednocześnie miłość do bliźniego, zwłaszcza tego trudnego w naszym życiu, ona jest możliwa jedynie w oparciu o miłość tego, który jest samym miłosierdziem. Pomyślmy o tym, to już na koniec, że wielu ludzi będzie budowało w swoim życiu doświadczenie miłości Boga na doświadczeniu naszej zwykłej ludzkiej dobroci i życzliwości wobec nich. Dla wielu osób pozostaniemy jedyną księgą Ewangelii, którą w swoim życiu przeczytają. Prośmy Jezusa, miłosiernego, tego dobrego Samarytanina w naszym życiu, o serce wrażliwe, dobre, pochylające się nad potrzebującym, zdolne do przebaczenia i do przyjęcia przebaczenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.